Minecraft, ale świat ma tylko jeden blok. Dzisiaj wraz z moim przyjacielem Szakiem zaczynamy nową przygodę, która będzie trwała przez kilka odcinków. Naszym zadaniem jest podbicie 12 latających wysp, na których stawimy czoła przeróżnym potworom, na przykład smokom. Na wyspach te znajdziemy niesamowite skarby, które przystroją przepięknie naszą wyspę. Jeżeli cieszysz się tak samo jak ja na rozpoczęcie nowej serii One Block Skyblock, zostaw łapeczkę w górę. A wszystkich nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania kanału. Wtedy na pewno nie przegapicie żadnego odcinka. Siemano, Szaku, czas na nową przygodę! Siema, siema, witam! Zaczynamy, moi kochani, Skyblocka i spójrzcie, co się dzieje. Wokół nas znajduje się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Głowy mi się kręci. Chyba siedem, sześć. Siedem, nie, osiem. Ty trzecie kółko robisz. O kurde, sorry! No i co ty myślisz? Co ty sobie myślisz? Dobra, że cię zostawię, tak? Dobra, szybki jesteś, masz ten lefresh, ale cię dobiję. Mamy wokół nas skrzynki. I też mamy wokół nas 2, 4, 6, 8, 10, 12 wysp do podbicia. Więc ta seria, oj, będzie długa. Zostawiajcie łapeczki w górę, 5000 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem z Skyblocka. Stary, pod nami mamy jeden blok. Rozwalmy go, okej. Udało się? Udało się, dobra, kolejny blok. Wszystkie bloki są takie, stare, mięciutkie, takie, nie bij, tak nie miało być. Dobra, to może wiesz co? Ja będę kopał tu. Weź stare rozbuduj, żebyśmy się nie zrzucali na zmianę, o! Dobra, tu ci zrobię miejsce po drugiej stronie, okay, proszę bardzo. Okej, dobra, no i klasa. Na początku mi się wydaje, przyjacielu, że musimy rozbudować naszą wyspę jak najmocniej, żebyśmy sobie potem posadzili jakieś jedzonko, o ile nam z czegoś wypadnie, albo żebyśmy zrobili sobie jakąś farmę krówek, świnek, bo podejrzewam, za chwileczkę coś takiego się pojawi, jak to była w Skyblocku. Stary, okay. jest melon, no i jest mamy melon. Pierwsze jedzonko, mamy też kolejnego drycika. Mamy wełnę jedną, cyk, drugą, cyk, klasa. Stary, już mam cały kwadraciak. No i 3 pięknie. Na 3. Tak ma być. Może zrobimy też tak, że. No. Jest to. O właśnie, jest krowa! Jest krowa, nie zrzućmy jej. To ja może już zacznę budować crafting table. Takie dobra, rzeczy. Dobra, ja ci dam drewno całe, jakie mam. Okej, okay, dawaj. Zbudujemy skrzyneczkę. Tak mi się wydaje. To jest podstawa. Już teraz? Zaraz tu nie ma miejsca na twojej skrzynki, trzeba jeszcze dobudować. Stary, no a gdzie ty chcesz te itemy później pchać? Że zaraz no, spadniemy. W kieszenie! Znając życie, zaraz spadniemy, nie? O! Jest podstawa! Jest podstawa, nie, no, co tragicznie można robić. Wygląda ta wyspa. Dobra, pomagam ci kopać. Krowa, żeś nam się tutaj wcięła i nie ma już miejsca na ciebie. Jak nam się zrespi zaraz jakiś jeszcze, kurczę, świniak, kurczak, już w ogóle nie będzie miejsca. Dobra, ja to ogarniam, spokojnie. Postaraj się tak budować cały czas z dirtu, jeżeli masz. No mam, buduję. Dobra, ja też mam dwa bloki już. Cyk, cyk. Dobra, ładnie. Okay. No jest coraz więcej tego miejsca. Dobra, to ty buduj, ja teraz sobie stary, z płytek chyba będziemy budowali, co? Możesz zrobić płytki, no. Płytki będą najlepsze, zaraz pójdziemy do pierwszej skrzyneczki. Zobaczymy, co tam się dzieje, co w niej się znajduje. Okej! Jest skrzynia pierwsza! A w niej? Mączki kostne i to mi się podoba, dobra. Na drzewka będzie. Już to od razu ładuję do skrzyneczki. Cyk. Wszystko co wartościowe. Idę do pierwszej skrzyni, co? Ty tu kop, stary, może. Tak się podzielimy zadaniami. Ty będziesz kopał na razie. A ty będziesz sobie fajnie zwiedzał i przygodę ci, że nie ma problemu. A jak? Ktoś musi być tym parobkiem, co nie? No jak zwykle będę ja. Świetnie. Okay. Mamy to i pierwsza skrzynia. O, ale zarąbista skrzynia. Co w niej jest? U, halo, skrzynka. O! O, proszę bardzo, jedzonki! I mamy jakąś książkę pierwszą. Ciekawe, co w tej książce jest napisane. Książka zawiera zadania, które musimy zrobić. Zbuduj bazę, zbuduj farmę dla zwierząt, zbuduj most pomiędzy wyspami, potrajduj z NPC-tami i takie różne inne dziwne rzeczy. Dobra, to może umówmy się, że dzisiaj zbudujemy pierwszą stronę, czyli zbudujemy bazę, zbudujemy most, sprawdzimy dwa dungeony, no może się uda i przytradujemy z NPC-tem i zbudujemy plecak. Ale okej, ja sobie tą skrzynkę, raczej skrzynkę, ja sobie tą książkę odłożę do skrzynki, żebyśmy mieli ją na przyszłość i teraz ja sprawdzę, jeszcze mam jedną książkę w ręku, która generalnie nie da się jej zgubić. Okej, jest to książka z różnymi nowymi schematami do kraftowania itemków. Mamy tutaj taki basket of fruit, czyli taki pojemnik na owoce, boat bar, okej, coś jest do łódki. Treasure chest, aha, taką skrzynkę można zrobić, można też zrobić drabinę ukośną, mamy jakiś dzbanek, mamy, wow, statuetkę, mamy tutaj świecznik, baryłkę, wiadro, wooden plank, my szukamy plecaka, stary, jest samolot, small plane, ze złota. Jak samolot? Można samolotem tu latać, srebrny samolot, ale wiksa, ale to będzie dobry one block. Ja dziękuję, mamy te studnie, mamy tomba. Jest plecak, 3 kijki, 4 skóry i skrzynia. A mamy dwie krówki, więc skórę w sumie już mamy. Poczekaj, przyjacielu, jest szansa, ale ja jeszcze zanim zrobię ubicie krówki, no to nakarmimy je, może dadzą jakieś jeszcze mniejsze krówki, co? O, miłość! Miłość! Jest mała krówka! Mała krówka, widzowie, zostawcie opeczkę w górę na tej krówki.
Jest dobrze. Chicken! O, kurczaka mamy, nawet nic nie mówię. O, skrzynka kolejna. O, a co w niej? Mączka kostna i nasionka. Dobra, jesteś mini chicken, więc póki co jest z porząsiu wszystko. Masz drewno jeszcze? Aha, masz, tu zostawiłeś w tym. Dobra. Już ci daję ci więcej. To ty, przyjacielu, możesz już rozbudowywać dalej. Cyk, 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 cyk. I idziemy w tamtą stronę teraz, do kolejnej skrzynki. O, mamy troszeczkę tych skrzynek do zebrania. Jestem ciekaw, co tu drewna dołożyłem. Dobra, 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 już idę. Okej, okay, mamy tą kolejną skrzynię, a w niej... Wow! Świnia! Kura! I owca, jajeczka, klasa. Ale się powodzi. Nasionka, marchewki nawet są, szaku, jest git. I mamy kolejną... będzie farma marchewek dzisiaj robiona. Mamy kolejną książkę. Tak. Okej, czyli ta książka jest po to, jakbyśmy ją na przykład, wiesz, zgubili, nie? O, świnkę mamy, jakby co, w kolekcji. Lecę do ciebie. Zapraszam, zapraszam. Odkładamy to na razie wszystko, stary. Stary, robię kolejne płytki. Rób. Ja tu już rozbudowuję bazę dalej. Okej, jest i kolejna skrzynia. A w niej, uwaga, może coś fajnego, mączka kostna i dużo drzew, dobra. Stary, jest dobrze, zaraz będziemy mieli... drzewa sadził. Bardzo dużo drzew i będzie bardzo... Kurczak! Kurczak! Podleciał! Nie, spadł na dół! Biedaczek! Nawet jajka nie zostawił za sobą. Szkoda, szkoda, kurczak, że nas tak zostawiłeś tutaj samych. Zaraz będzie drugi, spokojnie. Dobra, jest i świnia, nice. Po co te kwiatki posadziłeś? No, dekoracja, żeby sobie jadły krówki. A. Okay. O kurczak, kolejny, mówiłem, że zaraz no będzie. Dara. To może teraz tak. Zasadźmy te drzewa, co? Faktycznie. Kolejna skrzynia i nasionka do wszystkiego. Burak, klasa. Dynia i zwykłe. No i git. Jest i drzewo! Zarosło mnie! Nie no, stary, że ty na środku naszej wyspy drzewo robisz, to no też a jak? Naprawdę. Gdzieś na poboczu. Masz jakąś siekierkę, cokolwiek drewnianą? Mam. Weź tutaj to zrąb od razu, co, byku? Nie, co zrąb? Trzymaj, łap i rób to. Nie ma tak łatwo. Ja będę, stary, za chwileczkę robił plecak, coś gadasz. Trzeba będzie niestety, ale pożegnać się z kilkoma krówkami. Nie, nie masz prawa nic im robić. Krówki, chodźcie. Potrzebujemy trochę skóry na plecak, taka misja jest. Nic nie zrobię, wybaczcie. No oszczędź chociaż jedną. No jedną oszczędzę, dobra. Potrzebujemy zrobić, stary, płotek, co? 6 sztuk. Kurde, drabinę zrobiłem, XD, misklik. A co ty na to, żeby się przespać? Bo właśnie drugie łóżko nam robię i będzie dzień. No to jak zrobiłeś drugie łóżko, możemy iść w kimono, nie ma problema. No to zapraszam do snu. Jest, okej, okay. Pierwsza noc na naszym skybloku. Uwaga, czy się obudzimy? Jest, nic, nie było żadnych creeperów, więc jest spoko. Dobra. Krowa dostała jednego hita, drugiego, trzeci, jest i wziąłeś skóry. Wziąłem, do skrzynki wrzuciłem. Raz, dwa, trzy, kolejne skóry, ile masz? Dwie skóry, czyli nie starczy. Dwa bewsztyki, no i dobra, czas zrespić krówki, gdzie jest krowa? Nie ma krowy, jest tylko owca, no to przypał. Nie, i przez ciebie straciliśmy wszystkie krowy, gratuluję. Gratuluję. To jest twoja wina, taka prawda, masz jeszcze dirta? Mam, ale... On jest krowa, proszę bardzo! Let's magia! Magic! Mamy mówisz, masz krowa na zamówienie. O, kolejna! No i karmimy! Krówki małe poprosimy! Tak jest, let's go! Dobra, jest nice. I mała krówka! Rośnij szybciej! Mała, rośnij, jedz dużo! Dobra, rośnijcie! Pyk, to będzie taka zagroda na... Chyba robimy zagrodę na wszystkie zwierzęta naraz, co? Tak, nie ma żadnych osobnych, nie mam tyle dirta. Multi zagroda to będzie. Tu damy taką. I tu damy też zamykaną. Otwieramy. Wszystkie zwierzątka do mnie. Idziemy. Wow, krowa, nie spadaj. Chodźcie. Do zagrody. Tak jest, będziemy karmić zwierzątka. Będziemy karmić. Kurczak. Ej, świnie też tam pozabieraj. Chodź, krowa. Szaku, zamknij tą furtkę, bo krowa nie chce wyjść. Okej, klasa. Jest. Dobra, jemy. Wszyscy jemy. Jesteśmy zadowoleni. To jest farma prawdziwa. Miłość jest wśród nas. Wokół nas. Ej, odejdź. No. Kurczak, też chcesz trochę? Chicken, ho! Też ci dam trochę, masz, jedz. Tutaj trochę już jest mamy. Jest dobrze, ta. Stary, ale w ogóle ja mam ciekawostkę, zero kamienia nam leci, cały czas jest dirt. Dobra, wiesz co, szaku? Mi się wydaje, że chyba czas przerobić drewno i jeszcze dotrzeć do jednej skrzynki, a potem wyruszamy w kierunku jakiejś wyspy. Ale jakiej wyspy, za chwileczkę się zastanowimy. Ja w sobie mam tą księgę, sprawdzę zaraz coś w tej księdze. Co mamy tutaj do stworzenia fajnego? Księga mówi nam, że jest samolot do zrobienia, ale nie mamy z czego go zbudować, co nie? Nie mamy złota, nie? Srebra też nie mamy i żelaza. No nie, dobra, nie mamy. Wow, Ice Sword! Z lodu robisz jakiś lodowy miecz, okej? Okay. Czyli z lodu się robi miecz, to gdzie idziemy? Na wyspę lodową? Myślisz? Tak, ale lepiej chyba na ognistą, będzie szybciej. Ona jest na wprost. Okej, to czyli w tamtym chyba kierunku to jest. Dobra, za chwileczkę zobaczymy, więc wiemy, moi kochani, już gdzie idziemy, ale to zaraz. Zlutujmy tą skrzyneczkę, bo bez tego nigdzie się nie ruszamy.
Ale to będzie mocna przygoda, jestem mega ciekawy. Jeżeli można tutaj latać samolotem, to pewnie można robić jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy. Otwieramy skrzynię, o! Stary, są itemy żelazne i tak dalej, ale... Jak żelazne? Ale wiksa, tak, mamy asortyment. Wkładam do skrzyneczki, zobacz, dawaj łopatę, dawaj łopatę, dawaj łopatę. Bier to sobie, co tam potrzebujesz. Nie, no nie wierzę, nie ma łopaty, naprawdę? A jest łopata, rzucam, nie widziałem. O, dobra, biorę, dzięki. Ej, tam masz skrzynki jeszcze, możesz skrzynki nam dostawić, bo widzę, już właśnie dostawiam, bo to jest faktycznie już ciasno. Raz, pyk, pyk. Dwa, syk. Proszę bardzo. No i dobra, tu damy jedzenie i nasionki może, o. Posegregujmy to sobie ładnie, żebyśmy później wiedzieli co, gdzie i jak. A nie, jak zawsze, wszystko w skrzyniach i potem nie wiemy o co chodzi. Dobra. O, tu masz jeszcze dwie skrzynki, ci dorzuciłem. To jajo, jedzenie, coś jeszcze? To chyba na razie wszystko, jabłuszko jest. Okej, siano. Dobra, klasa. Dobra, pyk. W kolejnej skrzyni zrobimy sobie skrzynię na sadzonki, co ty na to? Możesz tak zrobić, segreguj, ja dalej kopię. Ja się nie zatrzymuję, stary. Skrzynia na sadzoneczki tu jest, cyk. Trawa jakaś widzę nam wyrosła, mączkę kostną też weźmiemy, to mogę na razie odłożyć. Mamy glinę, dobra, to będzie na surowce mi się wydaje. Nie mamy pieca i nie możemy nic usmażyć, to jest przypał, stary. No bo stary, nie mam w ogóle kamienia, trzeba iść na wyspę jakąś. Dobra, krowa, dawaj skórę, mam dwie, czyli mamy cztery już? Tak. I co tam było trzeba zrobić z tym plecakiem? Sprawdźmy jeszcze raz, widzowie, plecak. Plecak się robiło z... Skrzynia! Pięć skór! To jeszcze jedna! Pięć skór, no. Dobra, zaraz tu krowa mi się zrespi pewnie. Mam. Nic nie szkodzi, krówka już jest tutaj. Zaraz nowa będzie zasadzona. Dobra. Patyki, skrzynia. Widzowie, robimy to! Pierwszy plecak na serwerze naszym. Cyk, skrzynia, skóry, pyk, jest! Plecak! Mamy tu! Byku, patrz, nice. Zakładam. Mogę to założyć, czy nie mogę tego założyć? O co chodzi? Ej, bo nie da się go dać do ręki, no. A! Go można położyć w ten sposób, tak jak go postawiłem. Okej! To jest plecak, czyli taka jakby skrzynia? Tak, no. No i jakbym chciał go zebrać? Equip the backpack, press sneak, to interact. No i dobra. Patrz, mam! Zobacz! Ej, masz go! Jak ja jestem podróżnikiem teraz! Zarąbisty. Ej, zrób mi drugi! Please. Dobra, to trzeba iść krówki tam nakarmić. Tu było jedzonko? Tak, tu było jedzonko. Chodźcie krówki, tu trzeba was nakarmić wszystkich. Dobra, zwierzęta, za mną do zagrody, bo naprawdę tutaj jest dużo jedzenia. Szaku, chodź, zamknij. Zamykam. Cyk. Mały zwierzyniec, proszę jeść. Nie krępować się, częstować się. Ile wlezie. Pyk. Ta jesteś chętna, to dawaj skórę dla szaka. Okej, okay. Trzy skóry, jeszcze trzy kolejne. Nie, dobra. Mała krowa daje skórę? Nie, zostaw krowę, no co ty robisz? Dobra, to na razie ją zostawiamy, niech ona sobie żyje. Idziemy, spać, stary, kolejny dzień przed nami. Tomorrow. Dobra, stary, to jest ten dzień. Dzień, w którym musimy w końcu wybrać się w podróż. Ale ja będę miał tylko plecak chyba, wiesz? Ale tu jeszcze jedna krowa jest, może jakbyś mi zrobił coś ten tego. Jest, dobra. Która, gdzie ona jest? O, dawaj, będziesz miała skórę? No i nie miała skóry, widzisz? Niestety. No dobra, czyli ty będziesz miał, trudno. Mi się wydaje, że skórę będziemy mogli ogarnąć sobie gdzie indziej. Ja wezmę chyba też już od razu te itemy. Tak, weź. Co nie, ty zrobiłeś? Nie, no bo zdarza mi się tak przekopać, bo mi się zbuguje czasami. To kop w kierunku skrzyni może, stary. No i co, jak skrzynię rozwalę się kierom i itemy się posypią? Ale chyba tak szybko skrzynia się nie rozwali, nie? Stary, ja tak szybko kopię. Tą skrzynię trzeba rozwalić. I teraz trzeba je posegregować, przyjacielu. Tutaj surowce, do ostatniej lewej surowce. Drewno i takie rzeczy. Dobra. Tu było jedzonko dla krów i jajeczka, niech będą też tutaj jajka na przykład. Dlaczego by nie? Albo ty, ja też jestem mosiek kwadratowy, poczekaj. No i mamy jeszcze więcej zwierzątek, proszę bardzo. Trzeba je teraz nakarmić wszystkie. Świnie jak się rzuciły na żarcie, ojeju, ale dobra marchewa. Nie no, stary, za dużo jest tych zwierząt, to trzeba poobijać. Poczekaj, na razie je karmimy, tak? Rodzą się. Tak jest, proszę się urodzić, jak najwięcej zwierzątek. Tak jest, kolejna krówka. To mi się podoba, jemy maluchy. Niemożliwe. Dobra, krowa dostała ciosa. Jest skóra z niej. Świnka, małe zostają. Kurczaki dawać jaja, pióra. Okej, okay. Klasa. Weźmiemy sobie teraz tak, sadzonka dębu. Niech tutaj rośnie. Pyk, jedna, tutaj będzie rosła druga. Przyjdziemy, tu już będzie stare wszystko urośnięte. Ja uważam, że mamy już surowce, żeby iść na inną wyspę. Dobra, jedzonko jakieś weź tylko na drogę. Plecak miałem ci zrobić, stary, tak? No dobra, nie rób jak nie trzeba. Przecież mam. Twój styknie. Mam, stary, normalnie. Pyk, rzeczy na twój plecaczek, proszę bardzo, szaku. Twój pierwszy plecak. No i dziękuję bardzo, o to chodzi. Z shiftem chyba, z shiftem. A gdzie twój? Gdzie mój plecak? Tu jest, proszę bardzo.
Bo jak stary idziesz spać, to on ci się ściąga od razu. Dobra, dobra, kumam czacze. Kill off jest, broń jest, surowe mięso jest. Zamiast surowego mięsa chyba będę wolał chlebki sobie zrobić, stary. Ja arbuzów sobie trochę wziąłem. Dobra, weź arbuzów na drogę i w drogę. Cyk, cyk, cyk. Pyk, 20 chlebów. Dobra, to co, lecymy? Chyba lecymy, no. Masz surowce do budowania? Czekaj, ja tu jeszcze dorobię, szybko. Okej. Okay. Otrzymaj. Ognista wyspa nas czeka, widzowie, lecimy. Ciekawe, jak ile staków zejdzie. Lecimy, pierwszy stak. Raz. I uwaga, moi kochani, pierwszy stak za nami. I zobaczmy, gdzie jesteśmy. Aha, wyspy stare dalej nie widać. No to pięknie. No to szykuj te drewno, nie? Mączka kostna i chyba heja. Dobra, nie jest dobrze, mamy dużo, mamy dużo. Uwaga, i kończy nam się prawie kolejny drugi stak. Dwa, trzy, cztery. I uwaga! Odwracamy się, a... coś już z daleka widzę, ale to jest lodowa. My mieliśmy iść na ognisto? No tak, cały czas prosto. No tak, to tak idę, ale wyświetla mi się lodowa, po lewej nic, a ognista jeszcze nie ma. Dobra, leci, podróżnik szaku z plecakiem. Siema, dawaj, dawaj te płytki. Dobra, nie zrzucić na ziemię, no. Cyk. Jest, jest, jest. O, marchewkowe. Cyk. Dobra, tyle ci styka na razie. A jest, lecimy. Okej, rude mi się skończyły i dalej widzę tylko lodową wyspę. Lecimy z kolejną. Ale to jest kawał drogi, stary! Ale żeś wybrał wyspę! Ma najbardziej oddaloną od wszystkich. Ej, w ogóle ze skrzynki mi dwa żelaza poleciały z tego, co widzę, i 16 strzał. O! Nice. Coraz lepiej jest, coraz lepiej. Kop, kop, kop! A czym kopiesz? Siekierką? Siekierą i raz łopatą, zależy co jest. Okej, okay, nice. Later. Byku! Co jest? Widzę wyspę, ale nasze już nie widzę! Dwie wyspy, trzy wyspy widzę! Ale jak miksa. Trzy? Trzy, jeszcze po lewej stronie jedna jest. A starczy ci płytek? Nie, nie dojdę nawet do tej. 20 Naprawdę? Ostatnich. Tak. Jest przesada! Jaki dobra, to jest długi robię. Most! Niemożliwe to jest. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, widzowie, z kawał drogi. A my jesteśmy na wyspie, która przypomina mi jakąś taką wyspę bardziej pustynną. To jest pustynia. I przede mną po lewej stronie jest jakiś szkielet, stary. Mocne. Stary, ja cię wciąż nie widzę. Gdzie ty jesteś? No bo ja se truchtam po malutku, po swojemu. Zaraz będę. Czy cię kolka złapała? Nie, jest dobrze, twardo lecę. O, widzę już lodową. A ciebie dalej nie, co jest? No porąbane, jaki to jest kawał drogi. Ej, bez kitu dalej ci nie ma. Przecież jak my się wyłożymy z całym plecakiem, o, jest i on. Jestem, siema. To będziemy płakać, będziemy płakać. Będzie on płakę. Ja będę płakę. Stary, ja nie wiem, czy starczy w sumie. Cyk, cyk. Brązowe. Cyk. Okay. Stary, jak tyle nie styka, to nie dojdziemy do tej wyspy. Dobra, pomalutku. To będzie chyba jedna z lepszych wysp. Zobacz, na mapie jak ona się rysuje, widzisz ją? A, możesz iść za mną. Idziesz? Idę, idę, no stary, już nie wracam za daleko, nie będę tak latał. Wow, 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 robi się noc. A przed nami jest jakiś szkielet na mapie, widzisz to? Dobrze mówiłem, że to jest szkielet. Stary, to jest szkielet dinozaura, 100%. Nie gadaj, że to będą dinozaury, to nie wytrzymam. Nie, chyba nie. Oby nie, mam nadzieję, że nie. Moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego zwariowanego skyblocku. Zapowiada się naprawdę mega, mega seria. 5000 łapek i o kolejny odcineczek wlatuje na kanał. Wow, 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 zombiaki są! Ej, stary, chyba idziemy się przespać, czy nie? Rozejrzyjmy się, jestem wysoko, jest NPC. Wow, jest ten szkielet. No ja się cykam. To to, palma. To dobuduj się tam do końca. Dobra, jak dasz radę. Dobuduję się do końca, mam jeszcze trochę surowców, no. Dobra, to dawaj. Słoń! Słoń się zrespił, co ale jest? Ale jaki mały, to jest chyba dziecko. Chyba tak. Czy to jest wyspa kości słoniowej? Ej, bez kitu, są kości, są słonie. To jest to. Dobra. Ła! Zombiak. Oj, leje, co, leje, leje. Co ty robisz? Żyjesz, żyjesz, okej. Okay. Żyję, plecak mi spadnie, czemu? Właśnie też nie wiem, może z shiftem jakoś się go... Czy to mój plecak? Nie, mój mam na plecach. Tak, jak z shiftem skaczesz, to ci ten... To ci się dobra. Ściąga. Jest i creeper. Uderzył mnie trochę, ale nie szkodzi. Jest szkielet również. Dawaj go na dziąsło od razu, hama. Rozwalamy. I sprawdźmy, co ten NPC w ogóle robi, czy się da z nim handlować, bo mamy taką misję. Hop, tak! Za emeraldy, diamenty się dostaje, stary, sztabki żelaza, złoto i węgiel! No i okej, okay. Stary, szukamy emeraldów. Ale skąd te emeraldy, stary, weźmiesz? Czego ty się cieszysz? Przecież to... O! Emerald znaleźć! Zniszczyłem palmę. Okay. Nice! I co mogę ją... Patrz! I normalnie mogę ją sadzić, jak ja biorę palmę na chatę. Stary, pierwsze słonie się pojawiły. Żyrafa, co jest? Woo! Co żyrafa? Bije? Nie bije, to jest jedzonko chyba pewnie z niej wypada, czekaj. Pewnie żyrafa. Tak. I? Tak! Jedzenie, dobra, nice. Stałeś, no.
O kurczę, dobra, to teraz podoba. Słonia. To mi się podoba, statuetka jakaś. Biorę ją. To chcesz bić słonia? No pewnie starą daje kości. Lej go. Ej, biję! Za całe życie, biję za całe życie! To uciekaj! Jedno serce mi zostało, co jest? Kolejny nie, słoń. Dobra. Byku, to jest blok kości, czyli tutaj normalnie możemy sobie mączki kostnej ile chcemy naskrobać. Nice! Dobra, ja idę do domu, to nie dla mnie wyspa. Stary, mam jedno serce. Nie no, zostanę, ale... Musi ten słoń ochłonąć. Ej, stary, tam jest villager z lamami i tam się zrespił na końcu. Dobra, zaraz idziemy do niego. Dobra, sporo jest tych... A na razie walczę. Pomagam. Wchodzimy do środka? Dawaj, zwiedźmy sobie tutaj, co się dzieje. Uła, są świeczki. Dzień dobry. Ej, tu są jakieś te... Ty spawner zombie, weź to skop idę, to, skop idę, to. Idę. Kopię, rozwalony, nice. No i pięknie. Beczka jakaś. Jest skrzynia! A w środku emeraldy! No i git, jakaś książka. Dużo? Emeraldów? No. Trochę jest. No i jest mnie bije. Nie no, bije mnie kurde szkielet. Bo tam spawner jest, uciekaj! Ja go nie widzę! Na razie nie mamy pochodni, więc idziemy, wychodzimy z tej komnaty. Tu jest mały słoń, okej. Okay. I co robimy, stary? Żelazo? No trochę żelaza, trochę węgla, trochę diamentów, wszystkiego po trochu. Rzuciłem ci trochę żelaza. O, dziękuję bardzo. Trochę węgla, 6 diamentów, żeby mieć na przyszłość. Drewno, masz drewno jakieś? Deski? No nie mam, co ty myślisz, że ja drewno sobą noszę? Nie brałeś? No nie brałem, a no. A siekierę masz? Mam. Dawaj, gdzieś tutaj coś było chyba do rozwalenia drewnianego. Dobra. Tak, tutaj jest, patrz, rozwalaj te drewnienko drewniane. Idę. A bez kitu jest drewno, no. Gdzie ty drewno znalazłeś? Gdzieś tam? No tu, obok NPC-ta. O, nice. Dawaj, stworzymy pochodnie szybko. Okej, okay. Mamy stare tyle pochodni teraz. Już tam nic nie grozi. Rozświetlmy sobie tutaj tą wyspę, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Co się tutaj dzieje. Hopa, tutaj jak żyrafy się respiły, bo jest spawner, widzę żyraf. Tu nam nie przyjdą. Stary, to jest osadnik gdzieś obok. Ja idę do środka, byku. Ja pierdziele, zginęłem przez zombie, nie wierzę. No i po co żeś się tam pchał? No bo chciałem wywalczyć swoje dobre imię. No i żeś wywalczył. Rozwalam ten spawner. I myk. Mamy to. Moi kochani, na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, a my w następnym odcinku udamy się na tamtą lodową wyspę. Nie zapomnijcie zostawić suba, trzymajcie się, hej!